Dobra, znaleźliśmy kolejnych gałganów. Ze mną jest tym razem Shobi, znany jako Chopi albo Chocapic. Jest DBT. Jak jest DBD, to jest DBT. Shobi, a może Shogun? Nie, to jest Shobi od Shoguna. Oczywiście, wszędzie rozpoznam szoguńskie korzenie. To jest Shobi. Szoguńskie korzenie. Czyli mamy tutaj Shoguna, tak. I mamy DBT. No, i oczywiście potężny WGZ. A ten dalej. No, potężny nie bez powodu, pewnie nigdy wam o to nie wspominałem, ale jednym machnięciem WGZ potrafi przesunąć, no, wywalić w powietrze 3 samochody ciężarowe. To no. Prawda. Tak, jest potężny. Jeśli nie wiecie, jaki jest bardzo potężny, zapraszam was do filmu, który został wstawiony na Paweł Diduszko. Jaki był odcinek, kiedy cię pierwszy raz poznaliśmy? Chyba AB wbiła do Wrocławia, czy do miasta. Chyba na miasto. Tak. A no. Ten już taki mniej aktualny jest. Wyczekujcie nowego odcinka. No, ten jest mniej aktualny, aczkolwiek aktualny pewnie się pojawi dopiero za kilka miesięcy, znając moje przetwórstwo. Więc pewnie trochę poczekamy. W maju, w czerwcu dopiero się zobaczy. No, pewnie tak. Tak czy tak, jakbyście chcieli zobaczyć, AB wbija do miasta, tam jest pokazany słynny WGZ i jak się WGZ oczywiście dośle mi miniaturki w końcu, to będzie się pojawiał też na miniaturkach, bo na razie się nie pojawia, bo nie dosyła mi miniaturek. Znaczy twarzyczek do miniaturek. No. Patrzcie, jaki wybredny. No tak, bo ja mówię, weź zrób sobie jakieś zdjęcia, a WGZ mówi, nie ma takiej opcji. No. Dobra. Dobra, tak czy tak, zaczynamy przygodę. Chociaż może kiedy oglądacie ten odcinek, o, Penetru Mori. Chociaż kiedy oglądacie ten odcinek, jest jakaś minimalna szansa, że może już mi dostał te twarzyczki. Ale bardzo minimalna. Aj, tam. Ale jak nie się już zaczął pojawiać gdzieś na miniaturkach, to znaczy, że już się dostał. Tak. To nie, ale kiedy nagrywałem tego odcinka, jeszcze ich nie było. O nie. Jaki pewny siebie. WGZ, WGZ, potężny WGZ. Moją drogą, ostatnio jak byłem we Wrocławiu, to było kilka dni temu, prawie rzuciłem Bladiego z klifu. Dokładnie, VGZ, generalnie VGZ ma coś takiego, że jak raz uderzył AB'ego, nie AB'ego, jakiegokolwiek typa, tak rąbnął go plaskaczem, to pobił rekord rzutu kościem na skoku na odległość, gościu pobił. Z miejsca tak mocno poleciał. A na przykład jak mieliśmy problem, żeby przeskoczyć przez jakiś mur, to VGZ brał nas i tak podrzucał nas. No i wiecie, żaden mur nie stoi już wtedy na przeszkodzie. No. No to prawda. Dobra. No to chyba czas, żeby robić filmy typu Charmander Studio, tylko że w mojej wersji, gdzie montaż będzie wyglądał na tym, że jestem takim, powiedzmy, Hulkiem, gdzie rzucam i robię wszystko generalnie z ogromną VGZ siłą. Generalnie VGZ jest, to zdradzę wam tajemnicę, że jak się rozpędzi, to nic nie jest w stanie go zatrzymać. On rozwala wszystkie ściany tak jak leci. Dokładnie. Taki jest potężny. Robisz coś teraz? Nie, chodzę za tą Grażyną. A ja silnik już robię. Zobaczymy, co Grażyna knuje. Zobaczymy, co Grażynka knuje. Ruinki nie ma jak coś. Grażynku, co takiego knuju, knuju. O Grażynku. Idę sobie za Grażynką. O, idziecie akurat do mnie. Idę sobie, siemanko, w WGZ. No witam, witam. Witam potężnego WGZ-a. Elo. No i silnik zrobiony. Króciutko widzę. Easy. Akcja operacyjna. Dobra, ja idę za Grażynką. Ona wydaje ja się idę... wiedzieć co. Dobra, pójdę z... O! Doktorek, w końcu! No, mamy nowego doktorka na obiad dzisiaj. On jakoś bardzo nowy nie jest, bo są to same umiejętności, tylko taki wizualny rework bardziej dostał. I nową muzykę ma. Wow! A, i nowa pasywka, że jak stoisz już obok niego, to zostajesz... To mi się nie podoba. Czyli potężny nowy doktorek jest potężny. To mi się bardzo nie podoba. Ty, gałganie, chodź, wyleczę cię. Wyleczę cię. Gość robi chyba osiągnięcie, niszczenie haków, tak myślę, że przynajmniej tak jego wygląda. A muszę... w ogóle nie słuchać jakby jego akcji. No, tylko to jest, muzyka w ogóle to jest super goni. Doktorek. Wiesz co, WGZ mamy, jakby to ująć, przegwizdane. Gorzej, mamy przejebane. Nie, moment, to w drugą stronę szło. Powtórzę to jeszcze raz. To ty bladzi.
WGZ mamy gorzej niż przejebane. Mamy przegwizdane. O, zawiało grozą, co nie? Boże, jakie to jest potężne. O kurde, trzy osoby naraz. Rąbnięte potężnym prądem. W trzech różnych kierunkach te osoby stały. To jest naprawdę potężne. Okazuje się, że nowy doktorek nie jest już tym doktorkiem, jakim był wcześniej. Nie jest już lamusem. O kurde, ale rąbnięte. Naprawdę wydaje się mocne. Mówią nam na to strach. Dobra, nareszcie leży ktoś. W końcu będę mógł kogoś powiesić na haku. Nareszcie leży ktoś. No, bo mogę w końcu kogoś zdjąć z haka, co nie? Życzliwy bladeusz. Oj, tam daj spokój. Z haka muszę kogoś zdjąć, tyle. Campi? Nie wiesz pewnie tego. Nie wiem, ale słyszę jego muzyczkę obok. Kurde, mocno to jest. Ja pierdzielę, wow. Nie mogę w ogóle ten opanować żądzy, co nie? Jest potężny. Jak tu podejdziesz, to ja jestem na palecie. Nie mogę, bo jestem zajęty krzykczeniem. Ja pierdzielę, jaki on jest dziki. To najbardziej dzika akcja ever. Jak się w ogóle... A, to muszę się z tego otrząsnąć w ogóle, lol. No, musisz. Jak się drzecie. Masakra, jaki to jest ten, OP. Ojej, taka ładna paleta była. No i do piwnicy idę. No niestety... AOGZ, ale czasami tak bywa. No trudno. Dobra, wyleczę cię. Tam robisz geniusz z nim? Tam. Nie wiem, czy to coś się uda. Kurde, no! Ach, nie trafiłem w ogóle w tego, jak to się nazywa. Paletę, smutek na hashtag. Mogłeś nie trafić, bo jeżeli cię poraził prądem w takim idealnym ale momencie, nie, nie to... o to chodzi, po prostu wrąbałem się na kant palety, zamiast przez nią przejść, tak. Aha. Przypałowo, okay. Lekko. Ale wydaje mi się, że zrobiłem zadanie przynajmniej, więc jest gitara siemu. Tak mi się przynajmniej zdaje, że zadanie zostało wykonane. No to dobrze. Wiszę na haku, wiszę na haku, wiszę na haku. Najgorsze, jak podchodzę do tego, do haku podchodziłem, to jakby tak dziwnie ten. Może nie, fokusuj się na mnie, gościu. Czy ktoś mnie zdejmie z tego ładnego haku? Dziewczyna mnie zdejmie. Ej, musisz mi pomóc, bo on goni teraz laskę, nikt mnie zdejmuje z haku. Nie goni go. Goni go, dobra. No dokładnie, musisz mi pomóc. I jest. I go podnosi chyba. Podnosi go, pozejmuj mnie, szybko. Co tam się stało właśnie? Jaka dobra, eskiza. Wypierdzielamy stąd, szybko. Ej, ja pierdzielę, on jest teraz potężny. Tak schizowa postać teraz. No. Obawiam się, że teraz doktorek jest najpotężniejszy. Można się jakoś z tego otrząsnąć? Otrząśnij się z tego, oczywiście, że tak. Nie drzwi się. Będziesz go ratował, czy ja mam go uratować? Jest przy nim? Jest przy nim? Nie. No, uratuję go. Dobra. Uratuję go, bo mówią na mnie Bladeusz wspaniały. No i zadanie. Zrobiliśmy tylko jeden silnik, bo jest. No bo jest potężny, co nie? Mhm. Potężny doktor. Idzie tu.
Dobra, zrobię ten generator. A w końcu coś robić. Kurde, sprzegwi zdane tyle w temacie. Dobra, babka mi częściowo uleczyła. Dobra, doleczę się apteczką, bo na szczęście takowo mam. No, muszę przyznać, że ten lamus doktor z Wąchocka jest całkiem potężny. No jest. Ktoś idzie do tego gościa z haku? Weź go uratuj. Ja jestem bardzo daleko, nie zdążę tam dobiec. Ja też jestem daleko, ale wypadałoby go uratować. Dobra, spróbuję. Może się uda. Tego, że jak się zbliżam do gościa ten... Ja bym nie zdążył, nie miałbym szans, żeby tam... Kurde, w ostatniej chwili! I obaj padli. No to super. Ja bym nie miał szans, ja biegłem już, ale ja byłem dopiero w połowie. No i super, na mnie się uwziął, no to koniec. Coś przeczuwam moją śmierć. A, ja wisiałem raz tylko. No dobra. Ja gorzej, że jak używa, to nie mogę nic robić, co nie? No tak. Ej, on jest jakiś potężny, kurwa. Nie da się nic z nim zrobić. To jest potężny doktor z Wąchocka chyba i koniec. No. Zbyt potężny, nie mamy szans. No czuję się bezsilny trochę. No oczywiście, że przeszukasz szufladę, bo każdy by tak zrobił. Ja pierdzielę, ale zrąb. Dobra, trudno. Jeszcze się drugi raz. No niestety, zbyt potężny doktor z Wąchocka. Jak okazuje się, jest zbyt potężny. Czy da się go pokonać? Wydaje mi się, że absolutnie nie. No, doktor został... Nowa postać doktora została tak skonstruowana, że jest niepokonywalna. Tyle w temacie. Niepokonywalna. Nikt nie jest... Niepowstrzymany. Został tak zrobiony, że teraz każdy, kto gra doktorem, ma absolutne zwycięstwo. Nie wiem, jak to się stało, że on idealnie we mnie biegł. Ma tak zwany wykrywacz VGZ-ów, co nie? Boże, jakie to potężne, dobra. Dobra, weź mnie zdejmij. No i tyle, co nie? No, cóż. Jeszcze on plecami potrafi bić. Ciekawe, czy pobiegnie za mną. Biegnie. Nic innego, też mi to zrobił. Ja pierdzielę, jak nie mogę go zgubić za bardzo, nie wiem jak, w sensie. Tu nie ma żadnych palet. Ajajaj, wskoczył na mnie, mnie z buta praktycznie walu. Co nie? I jeszcze robi ten, na mnie jakieś penetrum mori. O, no. Ale się trzasta. Ja cię kręcę. Jakie penetrum mori potężne, jeszcze spojrzał mi w oczy. Ja cię kręcę, ale mnie załatwił na cacy. No to niezłe penetrum mori. Pewnie miał penetrum mori na ostatnią osobę czy coś takiego, albo na jedną osobę ewentualnie. Paletka, poproszę się pojawić. No tak, generalnie, no nie było to do wygrania. No na jedną osobę zbyt miał, potężny. Co nie, meczek był nawet git. A zobaczę, tak się gaś jak ci idzie. O, widzisz, no, dobrze. No, VGZ, potężny VGZ. Rozegrałeś to? Rozegrane. Nie no, ale był potężny. Widać było jego moc w jego żyłach generalnie. Było, to prawda. Nie mogę. Zbyt potężny, nic się nie dał zrobić. To był The Doctor. Nowa postać w Dubudu, z którą nie da się zwyciężyć. Ale chyba nie spadła ci ranga, co nie? Zobaczymy. No nie, nawet biłem. Tak, a mi po prostu nie spadła. Co miał? Wezwanie pielęgniarki miał zrodzony w cieniu. Dobrze widzisz w ciemności, twoje pole widzenia jest o 15% większe. Twoje modlitwy zgadują mroczą... Aha, dobra. I miał, że na jednej osobie mógł wykorzystać penetrum mori. Opalowa królowa. Oprócz tego miał... Ale miał, patrz jak miał ulepszenia, takie super. Trafienie umiejętności na ramę zdobywałem, utrzymałem ci ładunek styczny. No nic, to był właśnie nowy doktor. Niepokonywalny. Elo.